Witam was, moi drodzy przyjaciele. Dzisiaj chciałbym pospekulować ponownie o trzecim sezonie Bad Batch, a konkretniej na temat tego, kto z naszych bohaterów przeżyje wydarzenia tego serialu. Oprócz rzecz jasna głównych bohaterów, zebrałem też listę kilku innych postaci ważnych dla fabuły, których los też może być mocno skomplikowany, więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od zgrai, a moim zdaniem pewniaka, który na bank odejdzie, mianowicie Hunter. Uważam, że jego postać na 100% nie przeżyje wydarzeń tego sezonu. Dlaczego? No cóż, jak sami wiemy, Hunter to ten typ postaci, który w tym serialu widać wyraźnie czego chce. W odcinku Cut and Run oraz Pabu widać, że mu się podoba spokojne życie na samym krańcu galaktyki, z dala od wojen i innych tego typu rzeczy. Chce po prostu tam się zestarzeć, wychowując Omegę, spędzając mile czas. Oczywiście to, czego on pragnie, jest zupełnym przeciwieństwem tego, co dostaje, gdyż nie dość, że on ciągle walczy, to jeszcze stracił swojego kompana, a jego podopieczna została porwana. Hunter moim zdaniem zrobi wszystko, by Omega miała szczęśliwe życie, nawet poświęcając przy tym swoje własne. Kolejna postać do odstrzału według mnie jest Wrecker. Wrecker moim zdaniem jest postacią typu tech, który pełni rolę takiego ala pomocnika pomagającym głównemu bohaterowi. Nie wiem dokładnie jak to opisać, ale Tech i Wrecker są postaciami, którym wiele do szczęścia nie potrzeba. Jedyne czego pragną, to żeby być w całym komplecie z rodziną. Tech skończył tragicznie i myślę, że Wrecker może podzielić jego los tylko po to, aby wiedzieć, że Omega i Crosshair będą żyć bezpiecznie. Echo. On jest dosyć skomplikowaną postacią. Jak wiemy, w rebeliantach Rex się poddał i już więcej nie walczy z Imperium. Pytanie tylko, dlaczego? No zakładam, że ta jego rebelia klonów zamiast przynieść jakieś pozytywy, to przyniosła ogrom strat i jedną z nich może być cała drużyna Bad Batch, a przede wszystkim Echo, którego Rex obecnie nie dość, że najbardziej się z nim żył, to jeszcze jego ponowna strata mogłaby sprawić jego ogromny dół emocjonalny. Co do Crosshaira, moim zdaniem on przeżyje. Uważam, że on jest jednak tym typem postaci antybohatera, który wyrządził ogrom złego, a jego poświęcenie nie sprawi wcale, że jego wszystkie grzechy będą wybaczone. Idealnym odkupieniem dla Crosshaira według mnie byłaby opieka nad Omegą, aby dokończyć zadanie swoich braci. Co do Omegi, to ona przeżyje, bo no, dziecka raczej nie uśmiercą. Kolejna postać to Cody. Co się z nim stało? Tego nie wiemy, ale zakładam, że szwęda się gdzieś po galaktyce, gdzie potem Bad Batch go odnajdą i będą razem walczyć przeciwko Imperium. Tu sytuacja może być podobna co z Echo, czyli no odejście kogoś takiego jak Cody, który był najlepszym przyjacielem Rexa, mogłoby na niego mocno wpłynąć. No cóż, niestety. No i ostatnimi dwoma postaciami, które pojawiły się w serialu epizodycznie, ale jednak są znaczące dla fabuły, to Hauser, który no jest klonem lubianym przez fanów, co nie trzeba już więcej mówić, bo to idealna okazja, aby pograć z emocjami widzów, no chyba, że się zaskoczę. No i drugą postacią jest senator Chuchi, która mocno mogłaby podpaść, mocno podpadła Imperatorowi, wyjawiając spisek dotyczący zniszczenia Kamino. Ona ewidentnie jest na celowniku, więc kto wie. Okej, wiem, że mnie pożrecie za to bingo, ale przy omówieniu odcinków trzeciego sezonu, które planuję zrobić, myślę, że ta lista będzie nam towarzyszyć. A wy, kogo obstawiacie, że będzie na celowniku? Śmiało zapraszam do dyskusji w komentarzach, a ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!